Przypowieści Salomona, 24 rozdział, od 1 do 34 wiersza. Nie zazdrościj złym ludziom i nie pragnij ich towarzystwa, gdyż ich serce myśli o gwałcie, a ich wargi mówią o nieszczęściu. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. I dzięki rozsądkowi napełnia się spichlerze wszelkimi cennymi i upragnionymi dobrami. Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny. Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. Mądrość jest dla głupca zbyt wzniosła. W sądzie nie otwiera on swoich ust. Kto myśli tylko o tym, jak źle czynić, tego nazywają wichrzycielem. Zamysł głupca jest grzechem, a szyderca jest ohydą dla ludzi. Gdy w dniu niedoli jesteś gnuśny, twoja siła zawodzi. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. Synu mój, jedz miód, bo jest dobry. Słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia. Tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy. Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się. Nie czatuj, grzeszniku, przed mieszkaniem sprawiedliwego. Nie burz miejsca jego spoczynku, bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe. A wtedy odwróciłby od niego swój gniew. Nie oburzaj się na złoczyńców i nie unoś się z powodu bezbożnych, bo zły nie ma przyszłości, a lampa bezbożnych zgaśnie. Bój się, synu mój, Pana i Króla, nie wynoś się nad żadnego z nich, gdyż nagle sprowadzą na ciebie nieszczęście i nie wiadomo, jaka zagłada może przyjść od obu. A jeszcze to pochodzi od mędrców. Niedobrze, jeżeli się sądzi stronniczo. Kto mówi do winowajcy, jesteś niewinny, tego przeklinają ludy, temu złorzeczą narody, lecz tym, którzy wydają sprawiedliwe wyroki, dobrze się powodzi. Spływa na nich błogosławieństwo i szczęście. Właściwa odpowiedź jest jak pocałunek w usta. Wykonaj najpierw swoją pracę na zewnątrz i upraw dla siebie pole, a potem zakładaj swój dom. Nie bądź bez powodu oskarżycielem swojego bliźniego i nie nakłaniaj swoich warg do fałszywych zeznań. Nie mów, jak on postępuje ze mną, tak ja z nim postąpię, każdemu oddam według jego czynu. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem. Powierzchnię jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę. Ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. Przypowieści Salomona, 24 rozdział, od 1 do 34 wiersza.